Hej wszystkim, tu Glitch i tak, wrzucam już piąty film, 5 dni pod rząd. Co ze mną nie tak? Wiecie, swoje ostatnie Q&A miałem około 8 miesięcy temu, a jest to troszkę czasu, troszkę dużo. Więc dzisiaj zrobimy sobie luźny, pogadankowy, z nutką dramy, filmik. Zaczynajmy! Okej, zdecydowanie nie mogę tego używać, bo jest to anety nie moje. Lecimy z koksem, baby. A więc na moim Instagramie poprosiłem was o jakieś pytania do mojego Q&A. Dostałem multum tysiącum pierdylion pytań. A wybrałem kilka, bo połowa to były jakieś żarciki, albo śmieszki, albo shitposty. Kocham moich widzów. Zacznijmy może od czegoś spokojnego i normalnego. Ile zazwyczaj montujesz filmy? Zawsze odpowiadałem, że jest to 5-6 godzin, ale było to na starym sprzęcie. Teraz kiedy mam nowy komputer, idzie mi o wiele szybciej, ale i też to zależy od filmu. Jeśli jest jakiś film, który widzę mocny montaż z pełnymi efektami, to to robię. A jeśli widzę jakiś film z delikatnym montażem, tylko z przecięciem, jakimiś efektami dźwiękowymi i tym podobne, to trwa to około godzinę do dwóch, ale zazwyczaj tam godzinę. Uprzedzając jakiekolwiek pytania i komentarze, nie uważam, że mój montaż jest jakiś cudowny, jest on normalny, chociaż przeszedł on wiele zmian i jestem z tych zmian dumny. Kolejne pytanie. Czy ludzie ze szkoły dziwnie na was patrzą lub czy się śmieją albo obgadują? Mogę się albo rozgadać, albo powiedzieć to po prostu jednym słowem, ale zrobię oba. Tak, takie sytuacje mają miejsce i zawsze będą miały miejsce. Nieważne czy masz 1000, 2000, 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy nawet milion. I tak, znajdzie się grupka osób w życiu realnym z twojej szkoły, z twojego najbliższego otoczenia, która będzie ci robić na złość. Ale najgorsze jest to, że... Uwaga, teraz drama. Prócz takich zwykłych osób, które spotykam na swojej drodze w szkole, czy też na mieście, albo gdzie indziej, w sklepie. No okej, przyginam tylko w szkole. Najgorsze jest robienie czegoś takiego, kiedy sam jesteś youtuberem i robisz to drugiemu youtuberowi. To jest chyba najgorszy sort hejtu. Jest to najgorsze gówno. Bo nie widzę ani trochę sensu w podkopywaniu drugiej osoby, która robi to samo. Nagrywa tą samą grę i robi dosłownie te same odcinki, podobne miniaturki, podobne tematy, albo w ogóle takie same. Działa i funkcjonuje na YouTubie podobnie, albo tak samo jak ty. Ale nie. Ta osoba jest lepsza. I serio, nie chodzi mi tutaj o jakieś osoby, które mówią swoją opinię i ją czymś popierają. Albo mówią to delikatnie. Tutaj chodzi o osoby, dla których nieważne jest to, czy teraz nagrywasz, czy masz przerwę, czy masz życie prywatne i własne problemy, ich to nie obchodzi. Ich celem i hobby jest to, aby napsuć ci humoru, zniszczyć twoją reputację oraz cię obgadywać na każdym kroku, chcąc zrobić z ciebie kogoś, kim nie jesteś, bo im tak się podoba i oni tak uważają. I skoro oni tak uważają, to inni też muszą. Dlatego dołożą wszelkich starań, żeby tak było. Okej, troszkę za dużo negatywnej energii. Kolejne pytanie. Marnujesz się nagrywając MSP. To jest śmieszne, ale ja to słyszę często. I nie sądzę, żebym się marnował, ponieważ trzeba mieć talent, żeby się marnować. Nie no, może jakąś tam smykałkę do tego mam. Nie uważam, że jestem jakoś super utalentowany i robię to najlepiej, bo są osoby lepsze ode mnie i zawsze będą. Czy marnuję się nagrywając MSP? Nie mi to oceniać. Ja czuję się w tym w sumie to różnie. Nie zawsze dobrze, nie zawsze źle. Zależy od sytuacji i od okresu. Szczerze, ten cały YouTube MSP dał mi bardzo wiele, ale też wiele odebrał. I wiem, że jeśli podjąłbym inną decyzję i nagrywał co innego, na przykład vlogi, do których zbierałem się od 3 miesięcy, mógłbym zyskać co innego, ale wiem, że mógłbym też stracić rzeczy, które teraz mam. I nigdy więcej mógłbym ich nie mieć, albo w ogóle nigdy bym ich nie zdobył wcześniej. Zaczynając od jakiegoś doświadczenia, kończąc na jakichś znajomościach. I tak, mam wiele innych
pasji prócz YouTube'a oraz marzeń. Szczerze, mega chciałbym być aktorem albo przynajmniej aktorem dubbingowym, głosowym, bo to mnie interesuje, mega mnie interesuje dubbing i miałem okazję być na mini warsztatach z dubbingiem i mam też jakieś doświadczenie, chociaż jest to tak naprawdę nic. Ale wiem, że dubbing jest dla mnie rzeczą ciężką, dlatego że mówię dość niewyraźnie, dość szybko i nawet teraz nagrywam tą kwestię trzeci raz. I zaraz nagram to czwarty raz. Bardzo bym chciał, aby moja przyszła szkoła była związana z aktorstwem, z filmami i z tymi wszystkimi takimi rzeczami. Bardzo lubię też śpiewać, ale nie uważam się za jakiegoś śpiewaka, bo są osoby oczywiście lepsze i w sumie tak jest zawsze, ale nie uważam, że mój śpiew jest cudowny, ale jeśli ktoś tak twierdzi i to się komuś podoba, to dziękuję, bardzo mi miło. Osobiście YouTube'a traktuję jak taką bezpieczną strefę pomiędzy moimi marzeniami, a tym, co robię aktualnie, ponieważ to, co robię aktualnie, może mi minimalnie pomóc w czymś, aby spełnić jakieś marzenie. Bo doświadczenie, które teraz nabieram, może mi się przydać. Być może nie będę aktorem, ale może uda mi się zostać montażystą. I kiedy będę uczył się montażu, to będę już miał jakieś podstawy. Jeśli jednak zostanę aktorem albo aktorem dubbingowym, to już nie będę miał takiego stresu przed mówieniem do kamery albo do mikrofonu, bo nie będę się tego już bał. I już ten świat z mikrofonem albo przed kamerą nie będzie aż taki obcy, bo już robiłem to wcześniej, mimo tego, że było to na skalę o wiele mniejszą. Jak wspominasz czasy, gdy byłeś nastolatkiem? Czyli to, że mam 18 lat, nie oznacza, że wciąż można mnie zaliczyć do nastolatka. Dobrze wiedzieć. Bo ja myślałem inaczej, ale okej, dzięki, że mnie uświadomiłaś, jak się nazywałaś? Zuzu Anna. Dziękuję za uświadomienie. Powiem tak, jeśli miałbym sobie przypomnieć moje czasy dzieciństwa, kiedy byłem troszkę młodszy albo byłem w gimnazjum, o matko, dla mnie osobiście gimnazjum było największym shitem. Działo się tam najwięcej, często to były najgorsze chwile, chociaż było tak samo w podstawówce. Najlepszym okresem w gimnazjum była dla mnie klasa trzecia i tylko ta klasa, bo wtedy już większość osób była ogarnięta, no połowicznie, ale tak, i można było funkcjonować w tej szkole i całej klasie normalnie. Owszem, były jakieś dramy, sytuacje, problemy, ale teraz też są, mimo tego, że osoby, które mam w swojej klasie, znam już od ponad 3 lat. Ulubiony kolor. Bardzo lubię kolor fioletowy. Jest to chyba mój ulubiony kolor. To starczy, okej? Okay? Starczy. MSP versus MSP2. Trudno jest mi to tak naprawdę nakreślić, ponieważ jestem za MSP i za MSP2. Trudno jest mówić cokolwiek więcej o MSP2, ponieważ jest to tylko wersja beta i to, co miałem nagrać, nagrałem i czekam tylko na jakieś większe aktualizacje typu Klinika Piękna albo coś innego. Cały czas też przeglądam wasze pomysły oraz opinie o tej grze, aby móc je przesłać do moderacji. Ale mimo tego, że MSP2 jest wersją póki co beta, widzę u niej większe plusy i większą przyszłość oraz potencjał, bo nie ma co się oszukiwać, że jednak to MSP pierwsze jest przestarzałe i mam wrażenie, że cała moderacja już się podała, jeśli chodzi o to MSP zwykłe i stwierdzili, że stworzą coś od nowa, ponieważ już to, co mamy, jest w takim stadium, że być może odświeżenie tej gry niezbyt jej pomoże, a już ma ona jakieś swoje imię i gracze są przyzwyczajeni do tego, co mają. Taka jest moja opinia. Owszem, MSP zwykłe ma też swoje plusy, bo jednak było tą pierwszą grą i każdy ma jakieś dobre wspomnienia z tą grą, albo i te gorsze. No i przede wszystkim póki co ta gra jest tą główną i wątpię, że tak z dnia na dzień osoby przejdą na tą grę nowszą, ale samo MSP stwierdziło, że MSP2 jest tylko dodatkiem do gry, czymś świeższym, czymś, w co nie musimy grać. Co cenisz w swoich widzach? Zdecydowanie kreatywność. Serio, jak nieraz patrzę na to, co mi piszecie, albo co wymyślacie na Instagramie, albo jeszcze gdzieś indziej, to się zastanawiam, co poszło nie tak, albo co poszło w zbyt dobrą stronę. To, jakie wymyślacie shipy, jakie edity, jakie memy, to już w ogóle poezja dla mnie to jest. Nie mówiąc o ilości fanpage na Instagramie o mnie, to po prostu dziwię się, że komuś chce się to robić, a już tych fanpage trochę było i trochę jest. I tutaj pozdrawiam profil Starkie Glicza na Instagramie, ponieważ ona jest chyba najbardziej aktywna póki co. Okej, myślę, że
ten odcinek zakończę, bo troszkę się rozgadałem, a nie myślałem, że tak będzie. Okej, tak. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Miałem jeszcze dużo pytań o moje social media, ale wszystko macie w opisie, tam zapraszam. No i ja kończę, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale, który będzie już wyjątkowo w środę, bo chcę odpocząć. Poza tym są święta, więc życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji świąt, dużo szczęścia i słodyczy. Dzisiaj wam Mateusz życzy. Nieśmieszne? Jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie, widzimy się w środę. Subskrybujcie, lajkujcie, do niczego nie zmuszam, na razie, pa pa.